W sobotę 7 marca w Pieszycach już po raz kolejny odbył się halowy turniej piłki nożnej młodzików. Do Pieszyc dzisiaj przyjechały drużyny z całego Dolnego Śląska i co ważne, nikt nie wyjedzie z pustymi rękoma. Dla wszystkich drużyn, dla wszystkich zawodników mamy medale za udział, dla najlepszych trzech oczywiście nagrody rzeczowe, puchary i dla najlepszego strzelca oraz najlepszego bramkarza. To taki sposób spędzenia aktywnej soboty. Miesiąc temu tutaj w tej sali walczyli starsi koledzy zawodników, bo organizowaliśmy otwarty turniej piłki nożnej. Dziś czas na młodzież. To taka tradycja. Zawsze w lutym i w marcu organizujemy turnieje halowej piłki nożnej. Cieszymy się, że możemy to kontynuować w pięknym składzie, z piękną frekwencją, ale zawodnicy siedmiu drużyn dają tutaj wszystko z siebie na parkiecie. Walczą o to, aby być najlepszymi zawodnikami w tym turnieju. Chcielibyśmy podziękować także trenerowi MKS Pogoń Pieszyce, Marcinowi Buźko, który wspiera nas w organizacji turnieju od samego początku. Zawsze możemy liczyć na jego wsparcie, na jego kontakty z klubami sportowymi i wspólnie organizujemy ten turniej. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy w Pieszycach kolejny raz. Celem turnieju jest propagowanie piłki nożnej wśród najmłodszych. Mam nadzieję, że te wszystkie cele, które Pieszyce zorganizowały na tym turnieju, zostaną zrealizowane. Praca piłki nożnej w Dzierżoniowie idzie w jak najlepszym kierunku. Nasz klub UKS Lechia Dzierżoniów rozwija się bardzo dobrze, harmonijnie. Idziemy cały czas do przodu. Myślę, że zachęcam wszystkich młodych adeptów piłki nożnej do przyłączenia się do naszego klubu. Każdy taki turniej jest mile widziany, jeździmy gdzie nas tylko zaproszą, chłopaki się cieszą, mecz za meczem, po prostu nabierają doświadczenia, z każdym turniejem coraz lepiej im to wychodzi, no także myślę, że potrzebne takie turnieje są. Ostatecznie pierwsze miejsce w turnieju zajęła drużyna Nysa Kłodzko, drugie Lechia Dzierżoniów, a trzecie Górnik Wałbrzych. Najlepszym bramkarzem okazał się Jakub Poznański z Nysy Kłodzko, a najlepszym strzelcem Marcin Sucharzewski z Lechii Dzierżoniów.